Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Vampira. Mamy podążać śladem krwi. No, gościu, ale nie złaź bez sensu z tej deski. Tylko podążaj, co ci tam nosek podpowiada. Szansa na atak. Aha. No, coś mi się nie udało, ale to nic. To w sumie, jak widać, nie było to zbyt skomplikowane, no ale cóż. Dobra, czy coś z niego wypadnie? Coś, co mogę podnieść? Nie wiem, ale tutaj mamy jakieś rzeczy. Nie wypadło nic? Muszę z odpowiedniej strony podejść. Broń dystansowa. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. A, dobra. I feel like I'm back on the front line again. Czyli mam. O, mogę w ten sposób się poprzemieszczać. It's locked. Dobra, spróbujmy jakoś szybko się poprzenosić. O, i kolejna rzecz do otwarcia. Nie no, ja po prostu to jak ogarniam, jak gram, to jest coś wspaniałego. No i gdzie jest ten ślad krwi? Tutaj prowadzi. A... No i co ja mam niby zrobić? To nie to. Aha, tam jest więcej krwi. Tak, ta droga. Dobra. Odporność, bardziej odporność. Jakoś nie sądzę. Bym miała noc. Teraz może to zrobię. No, o, mogę ciapnąć go? Przecież... Jezu, ależ to mi idzie. Ojej, no szkoda, że mi to tak wyszło, nie wyszło zupełnie, ale... Może nie będzie tak źle, może jakoś z czasem, choćby przypadkiem mi zacznie się coś udawać, wiecie jak to jest. Albo nie wiecie, bo w sumie ogarnięci ludzie. Teraz jak to? Aha, czyli takie coś do rzucenia. No spoczko, tylko że... Te jakieś kołeczki, nie kołeczki nie przemawiają do mnie, to znaczy i tak nie umiem tym ani celować specjalnie. Nie wiem, może on sam tym jakoś celuje. Dobra, zobaczmy szczegóły. Dobra, to jest słabości, stróże prawa. Okej. I mamy schody prowadzące ku górze. Dobra, nie będę aż tak może z tych wampirzek mocy korzystać, chociaż zaraz tutaj jeszcze nie wszystko sprawdziłam, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Wszelkie naboje warto chyba zbierać, bo skoro nie umiem ich używać, no to pewnie trochę będą ich marnować. A to jest bez sensu, takie marnowanie. O, zaraz, może się jakiegoś szczurka opijemy. Wiesz, mniejszy. Czyli co, wystarczy... O, w pobliżu kryjówek. Dobrze wiedzieć, tylko że... Więcej mi chyba na razie kryjówki nie potrzeba. Przynajmniej na razie, no. W
wolą tu lecieć z fabułą, chociaż zaraz, a może w kryjówkach są fajne rzeczy? Tak, chyba tak, więc warto, warto jednak do niej zajrzeć. Zdecydowanie lepiej tak sobie radzić z tym wszystkim, no właśnie. O, jak miło, mogę uzupełniać. No tak, ja wiem, jestem oporna na wszelką wiedzę w grach i długo zajmuje mi, no, nauczenie się. Mogę broń ulepszać, ale to... Jakoś póki nie zdobędą większej wiedzy w temacie, też się nie będę za to brała. Bo w sumie nigdy nic nie wiadomo, może później nagle jakieś punkty mi się przydadzą, a tutaj agresja, obrona, bariera z krwi. Ale to jest fajne. Wypłynięte uderzenia. Aha, czyli muszę, nie mogę tak po części, niestety, ugryzienie, o co chodzi, zwiększ w czasie walki poprzez ugryzienie, a w sumie to jest fajne, wiecie? Tak brzmi przynajmniej wampirzo, tak szpanersko. A zaraz, nie, chcę potwierdzić, dobrze. Ojej, wiem, że to wszystko trwa i prawdopodobnie będzie trwało kolejnej nocy. Dobra, czy mamy tam coś? Nie, nie mamy. Czyli wracamy tędy. Cudnie. Kolejny przyjemniaczek. Ciekawe, czy mogę jakoś w trakcie właśnie... Chciałam ich pokryć w trakcie walki, ale też mi to nie wyszło za bardzo. No, mówi się trudno. I żyje się dalej! A jak tam dokładniej, to nie wiem, ale o. Jakiś przyjemniaczek do wyssania prawdopodobnie. Witam. Jeszcze tutaj ktoś z bronią walną zaraz. A jak zrobię... A, cudownie. Czy ja przechwyciłam razem jakiegoś szczura i sobie go przekąsiłam? I chyba nawet nie zauważyłam, że coś takiego zrobiłam. I w ogóle, czy ja gadam rymem teraz? Nie, ja nie chcę gadać rymem, ale tak mi się czasem coś... myślałam, że... tu jakieś wodne odbicia po prostu się widzą, wyglądają, nie wiem. Dobra, tu jest wielka plama krwi. Aha, tu kolejne. Dobra, to. Podążaj. Ale zaraz. No gdzie jest ten ślad krwi? No bo przy tym człowieku już byłam, sobie tędy weszłam, okej. I powiedzmy, wychodzę tu, tędy, tak? Nie, to nie jest to. Tam widzę więcej krwi. Wow. Luparę, tylko nie wiem, co mi po tym. Ale okej, okay, skoro jest więcej przeciwników, to chyba jestem na dobrej drodze. Co ludziska? Miejmy nadzieję. Czyli teraz kliknę sobie to. Tam ktoś jeszcze? Czyli muszę zejść na dół. Okej. I zwłoki, nie wiem, nie mogę chyba go zbadać. Ani go okraść. Ale tego kogoś mogę... zabić. Dobra, myślałam, że mogę go ukryć. I to byłoby wreszcie jakieś fajne urozmaicenie, bo w sumie wcześniej ich chyba nie gryzłam, co? Teraz ja dalej nie wiem, gdzie ja mam biec.
No tam widzę, w środku krew. Mhm. Tylko, że ja już teraz to się nawet pogubiłam, skąd ja przyszłam, dokąd mam biec. No tu jest krew. Okej, tu była, tam jest. No i tam ciągle jest ta kryjówka. Kryjówka mnie chyba nie powinna zbytnio interesować, więc tak, idę tu. No i gdzie teraz? Ludziska, no ratunku. Ale to jest ta sama kryjówka chyba. Nie no. Tutaj mamy coś, czyżby nowego. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Biedaczek. Normalnie jak alkoholik albo, nie wiem, narkoman na głodzie. O Jezus, jak to mi się będzie bronią dwuręczną walczyć? Pewnie kiepsko, co? Kości, ciała. This creature is bedeviled. I must put it down. Ktoś tu jest chyba nienasycony, co? O, mogę ciapnąć? Fajnie. Ale ekstra. Czyli i wampirem mogę się żywić. Mhm, fajnie. Nie jest to jakiś przeciwnik. Chyba strasznie, no. Jakby to powiedzieć? Mocny? A masz? Aha, już po nim. Używana pułapka. No to fajnie, użyłam pułapki, nie bardzo wiedząc co i jak. Nie narzekam. Dobra, czyli przeszukajmy to wszystko. On jeszcze żyje? Znaczy, trudno mówić. A, ten człowiek żyje, nad którym się pastwił. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain Skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized... Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Okej, charakterna osóbka. Czego chyba nie można niestety powiedzieć o Jonathanie. On jest taki... taka wampirza klucha, co? By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Tak, to ma sens. Z wami już raczej sobie nie pokonwersują. Co powiesz, próbkę? Okej, to da się zrobić. Ale za moment. Najpierw chcę się rozejrzeć. Czy coś tu jest? Oprócz jakichś kosteczek, nie kosteczek? Jezu, ale nie na żarty był ten wampir chyba, co? Dobra. Bez sensu przedłużyć. This poor creature can't be my maker. A w przedmiotach to pewnie będzie?
Aha. Takie rzeczy. No nie wiem. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Może ich zapytajmy o to. Należałyby się jakieś wyjaśnienia całej sytuacji, nie sądzicie? O, mogę się rozglądać. Jak miło. No nie jest to rejs z gondolą przez Wenecję, ani na szczęście w jakiś tunel miłości w parku rozrywki. Ale cóż. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain and victim. Albo wszystkim w jednym. The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. Chyba jak każdy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions, but when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Tak, tylko że... Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again from a so-called man of science. I understand traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well. Then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan! This is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Zdziwiłabym się, gdyby była możliwość wyboru opcji dialogowej, na przykład tak, weź mnie do szpitala, albo nie, założę własną działalność. Ale dobra, nie będę tutaj może klimatu psuć. Patrzę, że i muzyka jest dosyć ciekawa. Dr. Swansea, thank goodness! I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news.
Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane! I'm coming! No, czyli teraz raczej jej głowy zawracać nie będą, bo myślę, że i tak niczego ciekawego się od niej nie dowiem. Dobra, mam zbadać krew w szpitalu. Ale to może za moment, zerknijmy. Ojej. Co my się tutaj... O, cholera jasna. Tam iść? Each heart contains the seeds of life. Drink at this river. Try it. Dziwne to jest. Mogę go wypić? Albo zrobić cokolwiek. Oh, come on, you bastard. Ale ja owszem. I won't buy. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Mogę mu pomóc? Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. On ma iść sam? W tym stanie? Zaraz, to jest twój poziom? Co najmniej poziomowy. Aha. Fajne. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Wow. Czyli mogę albo wystać krew, albo uwolnić. Chcę... wystać go. Chociaż zobaczmy, raz, jednorazowo, potem będę raczej dobrym wampirem. Sorry, no. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fart me. Fuck you. I'll kill you. No cóż. To było zbyt intrygujące, bym mogła sobie pozwolić na, że tak powiem, zostawienie go przy życiu, tak? No, ja jednak jestem zbyt ciekawska. To taste a life. To embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Dobra. Czuję, że trochę za dużo tutaj mamy tego zwiedzańska. Tak pobiegłam naokoło, ale już pewnie trzeba by i odcinek zaraz kończyć. O, jej, się wystraszyłam tej muzyki. Jacyś ludzie tutaj widzą. Łóżka z rannymi. Nie no, ale w sumie to jest rozsądne, że nie idziemy do szpitala na głodnego, no bo chwila.
spragniony wampir w szpitalu, to mogłoby skończyć się co najmniej źle. Kurde, czy ja w tym odcinku wyjątkowo dużo rymuję? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Był napis na pierwszym, a powiedziała na drugim. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Dobra, myślę, że zadamy jej właśnie kilka pytań, tylko chciałabym to może zrobić już w kolejnym odcinku, to znaczy zaraz z nią pogadamy, a na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!